Witamy w naszym serwisie informacyjnym. Co nowego w Mszanie Dolnej i na świecie? Z ostatniej chwili. Jak się dowiadujemy, w Chinach otwiera się pierwsza polska restauracja Sarmatia. Łączymy się z naszym korespondentem w Chinach. Tomku, czy mnie słyszysz? Tak, Maćku, to prawda. W Chinach otwiera się pierwsza polska restauracja. Witam panów w naszej polskiej restauracji. Czego podać? Jęk, jęk, jęk. Dęk, łęk, klęk. On jang yang with noodles. Szefie, mamy trzech Chińczyków. Nie mówią słowa po polsku i nie mam zielonego pojęcia, co zamówili. Zaserwujemy im rolapsy z polędwiczki z kota, faszerowane musztkiem z małpy, podawane z mizerią z ogórków małosolnych. Enjoy your meal. Smacznego. Kwinion siajla. Dziękuję, Tomku. Zapraszamy teraz na satyrę Maćka z Mszany Dolnej. W dzisiejszym programie mieliśmy zaplanowane spotkanie z pierwszym szefem restauracji Sarmatia, ale jak się dowiadujemy, już pojechał do Chin. A teraz zapraszam Państwa na naszą kuchnię lekką, łatwą i smakowitą. Dla tych z Państwa, którzy lubią gotować, którzy lubią jeść i którzy chcą zrobić to lekko, łatwo i smakowicie, proszę sprawdzić mój YouTube z kuchnią polską po świecie.